bardzo daleko stąd człowiek ustawił lustra swe. Było ich 45, może o jedno więcej, o jedno mniej. Ludzkie odbicia w lustrach miał i pokazywał je. Tłum się ludzi zbiegł, bo każdy chciał odbicie ujrzeć swe. A on im w lustrach pokazywał inne twarze. Prawdziwe twarze, nie odbicia z fotografii. Twarze obleśne i zdradliwe i okrutne. Twarze, do których nikt się przyznać nie potrafi. Ludzie gapili się w to szkło, sobie dziwiąc się, czy to możliwe, że to ja. Kto o tym jeszcze wie? A twarzy przybywało wciąż, narastał ludzki tłum. Każdy wskazywał palcem, to on, on pokazuje je. Ludzie natarli tylko raz, tak wielki był ich strach, że ktoś inny zobaczy ich drugą prawdziwą twarz. Gdzieś bardzo daleko stąd, pośród rozbitych szkieł, leżał człowiek, który chciał sprzedać lustra swe. Pokazywał inne twarze, prawdziwe twarze, nie odbicia z fotografii. Twarze obleśne i zdradliwe i okrutne. Twarze, do których nikt się przyznać nie